Bogdan Rymanowski, witam Państwa. Zapraszam na wieczorny magazyn 24 godziny. Weto dla pomostówek. W moim przekonaniu jest ustawą po prostu niesprawiedliwą. A prezydent dzisiaj ugiął się związkom zawodowym. Miłość wbrew prawu. Wystąpiłam przeciwko bezprawiu, które poczyniono mojemu dziecku i mi. I zarzut dla Olewnika. Absolutnie żadnego uderzenia nie było. To był gest takiej rozpaczy, chwycenia się go. Jeżeli pan Olewnik dopuścił takiego czynu, no to jak każdy obywatel musi za to usłyszeć zarzuty. Dramat, jaki przeżywa Beata Pokrzeptowicz-Meyer. Polka jest ścigana przez niemiecką policję za uprowadzenie z ulicy w Düsseldorfie jej własnego 9-letniego syna Morica. Pani Beata porwała dziecko pod koniec października. Zrobiła to wbrew prawu i wbrew woli swego byłego męża. W tej chwili jest poszukiwana przez policję całej Europy. Nam udało się do niej dotrzeć i porozmawiać. Pani Beata zgodziła się na pokazanie swojej twarzy, choć ta decyzja nie była dla niej łatwa, bo musi nadal się ukrywać. Pani Beato, ukrywa się Pani już prawie 2 miesiące. Tak. Jest Pani poszukiwana przez polską, przez niemiecką policję. Jak teraz wygląda Pani życie z Moricem? Sama nie wiem, czy się śmiać, czy się czy płakać. Z jednej strony jestem bardzo szczęśliwa, że jest ze mną. Widzę, że jest tak, jak było dawniej. Z drugiej strony jest to życie w strachu. Boję się otworzyć drzwi, boję się wyjść na ulicy, boję się robić zakupy. A czy to jest tak, że Państwo jesteście więźniami tego domu? Nie wychodzicie w ogóle na spacer? Nie, wychodzimy na spacer. Ale mamy w tej chwili dogodne warunki, bo się szybko robi ciemno, także może jest to pewne ułatwienie, ale rzeczywiście bardzo się boimy, wychodząc gdziekolwiek. I ważne jest dla dziecka, żeby po prostu nie siedziało cały dzień w domu, tylko żeby się trochę poruszało, żeby było na świeżym powietrzu. I nie chciałabym tego mu zabronić. Boi się Pani tego, że w pewnym momencie wpadnie tutaj policja i zabierze Pani Morica? Tak, bardzo się boję. Boję się, gdy ktoś dzwoni, boję się, gdy ktoś puka, boję się, gdy słyszę kroki na schodach. Jak Pani kontaktuje się ze światem? Ma Pani kontakt z rodziną, z przyjaciółmi? Mam kontakt tylko z wybranymi osobami. Zmieniam miejsce pobytu, zmieniam telefon. W ogóle nie kontaktuję się z nikim przez internet. Po prostu się boję. Nie żałuje Pani tego, co Pani zrobiła? Porwania syna? Można to nazwać porwaniem. Ja wystąpiłam przeciwko bezprawiu, które poczyniono mojemu dziecku i mi. Nie żałuję tego, czego zrobiłam, ponieważ moje dziecko dowiedziało się prawdy o mnie. Moje dziecko wie, że ja jestem. Moje dziecko wie, że ja walczyłam o niego. I moje dziecko wie, że ja go bardzo kocham, że jestem po prostu dla niego. Ale w świetle prawa jest Pani porywaczką, popełniła Pani przestępstwo. Grozi Pani za to odpowiedzialność, bardzo poważna. Tak, wiem, że jest to przestępstwo, ale ja próbowałam zrobić wszystko na drodze prawnej. Byłam wszędzie, byłam we wszystkich sądach, jakie są tylko możliwe, w polskich, w niemieckich, i na drodze prawnej nie udało mi się nic uzyskać. I dlatego postanowiłam zrobić coś dla mojego dziecka tym razem i po prostu zorganizowałam sobie widzenie z dzieckiem. Pani nie boi się, że ta decyzja, to porwanie może spowodować konsekwencje dla Pani trudne, bardzo trudne, które jeszcze bardziej oddalą Panią od dziecka, bo może dojść do zatrzymania Pani osoby? Oczywiście, że tego się boję. Boję się tych konsekwencji, ale jeżeli coś się stanie, to stanie się oczywiście mi. Moje dziecko wie o tym, że mama może pójść do więzienia. Rozmawia Pani o tym z Moricem? Tak, powiedziałam mu, ponieważ nie chciałabym, gdyby doszło do takiej sytuacji, że zostaniemy napadnięci przez jakichś detektywów czy przez policję, żeby dziecko się bało. Nie chciałabym, żeby się bardzo przestraszył, nie chciałabym, żeby mu się coś stało. Oczywiście, że daję sobie sprawę, że nie może się coś stać, ale mam nadzieję, że ktoś zainteresuje się tą sprawą i chciałby poznać prawdę. Może znajdą się tacy ludzie i chciałabym, żeby
zobaczyli, jaka jest prawda i żeby wtedy pomogli mi i dziecku. Przez ostatnie miesiące, kiedy Moritz był ze swoim tatą, z pani byłym mężem, nie rozmawiał po polsku? Nie rozmawiał po polsku na pewno, gdy go wzięłam. W ogóle nie rozumiał ani słowa, rozumiał tylko słowo mama. Także to jest dokument, to jest dowód na to, że dziecko... Jeszcze cześć powiedział i to wszystko, prawda? To jest dowód na to, że dziecko nie uczyło się polskiego. Proszę powiedzieć, czy to porwanie, do którego doszło, pani wcześniej zaplanowała? Oczywiście, że zaplanowałam to wcześniej. Zaplanowałam to konkretnie, pierwsza myśl przyszła, takie myśli chodziły mi po głowie bardzo często, ale nie odważyłam się tego zrobić. Dopiero kiedy była ostatnia gwiazdka, byłam bardzo smutna, napisałam list, który wysłałam po prostu w świat i zgłosiło się do mnie parę osób i zapytało się mnie, dlaczego jest takie jeszcze inne, bardzo proste rozwiązanie, dlaczego tego nie zrobisz. Oczywiście z początku nie chciałam do siebie dopuścić takiej myśli, ale jak widziałam, że pierwszy sąd, drugi, trzeci sąd odrzucił moją sprawę, kiedy zobaczyłam, że politycy przyznają, że jest dyskryminacja, ale że nic nie zrobią, zdecydowałam się na to, żeby coś zrobić dla swojego dziecka. I dlatego to zrobiłam. Co się działo tuż przed tą decyzją o porwaniu, przed samym porwaniem? Jak... długo trwała rozłąka pani z Moritzem, bo wiem, że pani przez wiele miesięcy nie miała z nim kontaktu zupełnie. Nie miałam kontaktu od sierpnia 2006 roku. Czyli prawie dwa lata, do października 2008 roku. Dwa lata to były, tak. I to nie było, nie tylko, że go nie widziałam, ale nie miałam nawet kontaktu telefonicznego. Nie dostawałam żadnych dokumentów o nim, nie dostawałam nawet zdjęcia dziecka, także nie widziałam nic, kompletnie nie widziałam o dziecku. Nie dzwoniła pani do swojego byłego męża? Nie przekonywała go pani, żeby jednak się zgodził, że jestem jego matką? Pozwól mu na widzenie z Moritzem? Rozmawiała pani z mężem? Oczywiście, że rozmawiałam. Dzwoniłam do Jugendamtu i chodziłam nawet do Jugendamtu, prosiłam polskie konsulaty, wypisywali też polscy konsulowie do Jugendamtu, to nic nie dało. Ostatni raz nawet widziałam męża w czerwcu 2008 roku, kiedy przyjechałam do szkoły zapytać się, dlaczego moje dziecko nie uczy się polskiego. Mąż wtedy wezwał policję, żeby zagwarantować, żebym nie mogła zbliżyć się do dziecka. Zakazał pani zbliżyć się do Moritza? Tak, zakazał mi zbliżać się do szkoły i ja chciałam tylko zapytać się pani dyrektor, dlaczego moje dziecko nie może uczyć się własnego języka, bo dziecko jest dwujęzyczne, było przynajmniej dwujęzyczne i od urodzenia rozmawiałam z nim po polsku, ale jak tylko ja się zjawiłam, zjawiła się policja. Mąż w wielu wypowiedziach dla niemieckiej prasy mówi, że on był gotów uczyć Moritza polskiego, mówił, że nawet chciał wynająć dla niego specjalną nauczycielkę od języka polskiego. To jest nieprawda, ponieważ mój mąż nawet do sądu wypisywał, że nie jest Polakiem. Również Jugendamt wypisywał do polskiego konsulatu, że moje dziecko nie jest Polakiem. Jugendamt? Tak. Tak, napisał do polskiego konsulatu, że moje dziecko nie jest Polakiem. I nie ma prawa mówić po polsku? I nie ma prawa mówić po polsku, mimo że ja mam tylko obywatelstwo polskie. Po prostu Jugendamt nie uznał, że dziecko Polki może być również Polakiem. Jak wyglądały te dwa lata, te ponad dwa lata życia Moritza z tatą? I wiem, że z nową rodziną, bo pani były mąż ma już nową żonę. Jak pani mąż mówił o pani, czy rozmawiał z Moritzem na pani temat? Jak tłumaczył, że nie może Moritz mieć kontaktu z panią? Moritz na początku odważył się pytać o mnie i zapytał się taty, nawet powiedział, że chciałby się ze mną widzieć, ale wtedy tata powiedział mu, że jeszcze raz zapyta się, to wrzuci go do stawu. Potem chodził na rozmowę do Jugendamtu i panie opowiadały mu tam różne straszne rzeczy. Co to znaczy straszne rzeczy? To znaczy takie, że tak jak Moritz podał sam zresztą do sądu, że my z tatą uważamy, że mama jest chora na głowę. No to wiadomo, że dziecko się boi takiej matki, prawda? Jeszcze straszyli dziecko, że matka cię uprowadzi, że matka jest nienormalna, że matka jest dziwna.
No to wiadomo, że się dziecko boli, bo boimy się tego, czego nie znamy, prawda? A on mnie nie widział, nie zna mnie, nie widział mnie od 2 lat, także skąd miał wiedzieć, jaka ja jestem? Z czego wynika taka zaciekłość i nie wiem, czy mogę nazwać to nienawiścią albo niechęcią do pani ze strony pani męża. Dlaczego on nie chce, aby pani miała możliwość kontaktowania się, aby państwo razem być może naprzemiennie wychowywali swojego syna? Trudno mi wytłumaczyć. Wydaje mi się, że chodzi tutaj również o pieniądze. Dostaje ojciec dziecka, dostaje pieniądze na dziecko, poza tym jest politykiem i sam pracował kiedyś w Ministerstwie Rodziny Rządu Krajowego Nadrenia Północna-Westfalia. Jego obecna żona również kieruje Departamentem Rodziny w tym ministerstwie i było to widocznie politycznie konieczne, żeby mieć dziecko, żeby urzędnicy ministerialni z Ministerstwa Rodziny mieli dziecko i żeby je przykładnie wychowywali. Wobec mnie nie postawiono żadnych zarzutów, ale powiedziano, że ze względu na trudności komunikacyjne, ze względu na trudności w porozumieniu się z moim byłym mężem i ze względu na zaostrzoną sytuację rodzinną, sąd postanowił zabrać mi władzę rodzicielską, a takie uwagi z mojej strony, że dziecko przecież jest naturalnie wychowywane w dwujęzyczności i że to jest ważne, to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. A sąd drugiej instancji powiedział mi nawet, napisał mi, że jestem dobrą matką, ale no, nie o to tu chodzi, prawda? To nie jest decydujące, jeżeli chodzi o posiadanie władzy rodzicielskiej. Czy Moritz nie tęskni za tatą? Moritzku, tęsknisz za tatą? Hast du sehnsucht nach Papa? Trochę. Bo es keine Angst haben, nie musisz się bać, możesz powiedzieć, co myślisz. Du kannst ruhig sein. Obawiam się, że Moritz bardzo boi się. Ja próbowałam, pytałam się go, czy mogę wysłać zdjęcie do taty. Nawet chciałam zrobić krótkie nagranie, ale Moritz bardzo się przestraszył. Jak tylko się dowiedział, że ktoś z kamerą tu jest, to po prostu uciekł do pokoju, zamknął drzwi i tam mnie zawołał i płakał mnie i prosił, żeby tego nie robić, bo po prostu się boi taty. Pani mąż apeluje w niemieckiej prasie, aby pani pozwoliła Moritzowi wrócić do domu. Czy pani właśnie odpowie na ten apel? Jak pani odpowie na ten apel? Właśnie niemiecki ojciec mojego synka uważa, że Moritz ma tylko jeden dom, prawda? I to jest ten dom w Niemczech, który się zresztą zmieniał, nie był w jednym miejscu. Natomiast nie uznaje, że dziecko po prostu może mieć dom u matki. Przecież przez 5 lat swojego życia był ten dom również i u mnie. Dlatego ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dziecko było u ojca, ale ojciec nie może mu zakazywać, żeby widział matkę. To jest po prostu, na to nie mogę się zgodzić. Ma pani żal do ludzi, których pani prosiła o pomoc, do polityków? Oczywiście, że mam żal, bo do tej pory nikt nic nie zrobił i jeżeli mi w tej chwili politycy nie pomogą i przede wszystkim mojemu dziecku, to na pewno nasza historia bardzo źle się skończy. W jaki sposób mogą pani pomóc? Wydaje mi się, że ten problem można załatwić tylko i wyłącznie politycznie. Chciałabym, żeby Jugendamt przestał się wtrącać do mojej rodziny, żeby mnie traktowano na równi z ojcem i żebyśmy my we dwoje tylko decydowali o losach mojego dziecka, ponieważ ani on, ani ja chyba nie jesteśmy kryminalistami, ani nie jesteśmy osobami chorymi psychicznie. On oczywiście wykorzystuje swoją pozycję, jaką posiada w Niemczech i tu właśnie jest problem. Jak Moritz radzi sobie w takiej sytuacji? Nie rozkwiera mu brak kontaktów z kolegami ze szkoły? No, jak ci się podoba? Wie kommst du zurecht? Fehlt dir die Schule? Nie brakuje ci szkoły? No ja, meine Freunde ein bisschen. Trochę przyjaciół ci brakuje. No i my trochę się uczymy. Uczę Moritza pisać i czytać i liczyć po polsku, żeby nadrobił te zaległości, które ma. Także wydaje mi się, że no trochę staram się zastąpić mu tą szkołę.
I staram się również, żeby mordec miał kontakt z dziećmi, bo w ten sposób najlepiej się uczy języka polskiego. Tutaj w Polsce, tak? Tak, tutaj w Polsce. Ma taki kontakt? Ma taki kontakt z dziećmi. Ale jest taki problem, że nie za bardzo chce się ode mnie oddalić. Jak ma gdzieś pójść na plac zabaw, to boi się po prostu o mnie. Pani Beato, to ta sytuacja, w której pani jest, może jeszcze potrwać bardzo długo. To mogą być tygodnie, miesiące. Jak pani myśli, czy pani wytrzyma? To jest chyba największy problem, wytrzymać to psychicznie. Jest wielu ludzi z Niemiec, z Francji, z Belgii oraz również wielu Polaków, którzy przesyłają mi wyrazy swojej solidarności i mówią: wytrzymaj, trzymaj się, i życzą mi wszystkiego najlepszego i nawet pytają się, czy mogą mi jakoś pomóc. I oczywiście im dłużej Morycek będzie ze mną, tym lepiej dla niego. Czyli czas gra na pani, na korzyść. Tak, czas gra na moją korzyść. Tylko tak jak mówię, najgorsze jest wytrzymać to psychicznie i żyć w tym strachu, nie mając praktycznie żadnych wolności. Ale jestem wdzięczna tym osobom, które nam pomagają, że udało nam się po prostu nawet przeżyć do tej pory. Jestem wdzięczna za każdy dzień z dzieckiem. Gdyby pani miała możliwość teraz rozmowy czy skontaktowania się ze swoim byłym mężem, to co pani by mu powiedziała? Chciałabym powiedzieć: Dirk, przestań wysyłać na mnie policję, przestań ścigać mnie za to, że ja jestem w Niemczech, że ja przecież byłam 2 lata w Niemczech i próbowałeś mi za to ukarać. Przestań z tym, bądź dojrzałym człowiekiem, przecież jesteś ojcem. Nie mam nic przeciwko twojej rodzinie, po prostu zrób coś dla swojego dziecka i bardzo cię proszę, żebyś umożliwił nam całkiem normalne życie. Przecież możemy przecież ze sobą całkiem normalnie mówić, tylko przestań traktować mnie policją i bardzo proszę cię, żebyś uznał, że ja jestem na równi z tobą, że tak jak ty jesteś ojcem, że ja jestem matką tego dziecka. Zrób to dla niego, bo jemu też bardzo na tym zależy i bardzo by sobie tego życzył. To był apel pani Beaty Pokrzeptowicz-Meyer do swego byłego męża. Być może ten apel do niego dotrze. A ja witam serdecznie w naszym studiu gości. Pani minister Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Do spraw równego traktowania. Tak jest, dzień precyzyjnie. Dobry. A właściwie dobry wieczór. Pan Kazimierz Michał Ujazdowski, był minister kultury, dziś Polska 21. Dobry wieczór. Jest z nami również gość z Niemiec, Mirosław Kraszewski, polski radiolog mieszkający w Niemczech, który jest w podobnej sytuacji jak pani Beata. Reprezentuję tutaj rodziców jako wiceprezes Stowarzyszenia Przeciwko Dyskryminacji Dzieciom, oficjalnie zarejestrowanego. Z tego co wiem, pan nie ma prawa kontaktować się ze swoim 14-letnim synem Filipem. Pan jest w podobnej, bardzo podobnej sytuacji jak pani Beata Pokrzeptowicz. Proszę powiedzieć, dlaczego pan nie zdecydował się na porwanie? Pracowałem w tym kraju prawie 20 lat i żyłem jak pod kloszem w szpitalu. Byłem przekonany, że mieszkam w państwie prawa. I liczyłem się z tym, że w państwie prawa nie może dojść do tego, żeby mi ktoś zabronił widywania dziecka, czy też zabronił języka polskiego mojemu synowi lub też mnie. Niestety pomyliłem się. Kiedy przeszedłem kilka razy przez kilka instancji, kiedy zostały wydane 2 wyroki sądowe, jeden wyrok zakazujący języka polskiego, a drugi wyrok zakazujący mojemu synowi nauki języka polskiego w szkole, doszedłem do wniosku, że z tym państwem prawa i z kulturą niemiecką i polską coś jest nie tak, że te dwie kultury nie są sobie podobne. Zazwyczaj jako emigrant człowiek ma takie wyobrażenie, że w innym kraju powinno być tak jak u siebie w domu. Tak niestety nie jest. W Niemczech jest zupełnie inaczej. Wszystkie sprawy sądowe, które miałem, przegrałem. Około 60 tysięcy euro to wszystko kosztowało. I w tej chwili na skutek kooperacji rządu polskiego z Jugendamtem po 8 latach niewidywania dziecka dostałem z Jugendamtu pismo, że mój syn nie chce mnie widywać. Urząd do Spraw Młodzieży, Jugendamt, do opieki nad młodzieżą. To nie jest Urząd do Spraw Młodzieży, to jest fałszywe tłumaczenie. Jugendamt jest organizacją zupełnie inną. Tego nie ma takiej organizacji w całej Europie oprócz Austrii, tylko w Austrii i w Niemczech jest. Panie Mirosławie, bo te słowa, ostatnie słowa, tak naprawdę brzmiało oskarżenie. Mówi pan o kooperacji polskich i niemieckich władz. Tak.
które się umówiły do tego, żeby tak naprawdę odbierać dzieci? Wygląda to tak, że na moje wszystkie skargi, tych skarg jest około w tej chwili kilka tysięcy, dostaję odpowiedź na przykład od Rzecznika Praw Obywatelskich, że opisane praktyki naruszają akt 8 Konwencji Praw Dziecka, i gdzie obydwie strony podziałują działania w celu poszanowania prawa dziecka w zachowaniu jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem i wyłączeniem bezprawnych ingerencji. A ja tutaj zostaję z drugiej strony, bo taki list napisał pan Rzecznik Praw Obywatelskich. Widzimy, do pana, w 2005 do pana, roku do ambasadora pana, Polski w Niemczech, Byrta, pana Byrtę. A pan Byrt i pan Szklany napisali panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że pan Kraszewski kłamie, widuje swoje dziecko i rozmawia jednym z nim po słowem, polsku. Pan jest niezadowolony z reakcji władz polskich. Są jakiekolwiek reakcje? Jeżeli bezczelnie kłamie pan Byrt, a potem pan Sznepf również kłamie, jeżeli pan Bartoszewski, który okazał się później, że nie jest żadnym profesorem, tylko jest jakimś człowiekiem, również zakazał. Ale co ma do tego pan profesor Bartoszewski? Pan Bartoszewski powinien kontynuować to, co rozpoczął. Zostawmy tutaj sprawy personalne, bo wydaje mi się, że nie o to chodzi. Ja chciałbym zapytać tylko i wyłącznie osoby, które zakłamują dyskryminację. Ja rozumiem rozgoryczenie naszego gościa, ale ja też rozumiem. Widzieliśmy, słyszeliśmy tę rozmowę. Ona naprawdę jest dramatyczna, sytuacja, w jakiej znajduje się pani Beata, jakiej znajduje się pan Mirosław. Ja chciałbym wiedzieć, co polskie władze dzisiaj mogą zrobić w tej sprawie, aby pomóc tym ludziom. No bo ja powiem szczerze, rozmawiałem z tą panią, to jest fragment tej rozmowy i widziałem ich wzajemne relacje syna z matką. I naprawdę trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, że wchodzi do tego domu, gdzie ona przebywa, policja i zabiera jej tego syna. To jest wręcz dla mnie okrucieństwo nie do wyobrażenia, pani minister. To jest inna kultura. Znaczy, to jest w ogóle bardzo dramatyczna sytuacja. Zresztą od wielu miesięcy słyszymy o różnych takich przypadkach. Oczywiście każdy przypadek jest inny. I nie w każdym przypadku jest tak, że sąd pozbawia bezprawnie prawa do widywania się z dzieckiem, bo znamy między innymi taki przypadek pana, który bardzo głośno krzyczy, a okazało się, że był sprawcą przemocy w rodzinie. I sąd pozbawił go samodzielnego widywania się z dzieckiem, dlatego że wobec tego dziecka był katem. Tu w przypadku pani Beaty, którą ale widzimy teraz synem, nie ma w ogóle o tym mowy. Nawet ona cytuje opinie pozytywne dla niej. Tak. To co można zrobić w tej sprawie? No, osobą w każdym rządzie odpowiedzialną za kontakty międzynarodowe, bo to jest państwo, czyli Polska, Niemcy, jest minister spraw zagranicznych i z tego co wiem, w dniu 5 grudnia było spotkanie pana ministra Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Niemiec i rozmawiali na ten temat. Wiem, że umówili się na dalszą współpracę. Wiem, że ma być prowadzony pilotaż taki początkowy, żeby wspólnie pracowały struktury odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, polskie i niemieckie, z tym, że to, co pan powiedział, odpowiednika Jugendamtu nie ma nigdzie, poza Niemcami i Austrią. Jugendamt i również nie ma respektują w żadnych Polsce. Wyroków europejskich. I jeszcze jest problem taki, że one działają landowo. One nie podlegają rządowi federalnemu. To oczywiście bardzo utrudnia kontakty Polski na szczeblu rządowym. Na szczeblu rządowym, bo to są jednak landy. Ostatnie słowo w tej części programu. Za moment wracamy. Kazimierz Michał Ujazdowski. Znaczy, jest problem. No, po pierwsze, nie możemy myśleć w takich kategoriach, że problemu nie ma i że jak coś sąd orzeka gdziekolwiek na świecie, to znaczy, że zawsze ma rację, tak? Bo to urąga zdrowemu rozsądkowi. Ja wiem, że jest mnóstwo skarg na tę instytucję do Parlamentu Europejskiego. Kilkaset. I pan poseł Libicki, który jest przewodniczącym... Ponad 200 z różnych krajów Europy. Tak, nie, to sprawa nie dotyczy tylko Polski. Jeśli te skargi są... To nie jest to sprawa wyłącznie ministra spraw zagranicznych, tylko przynajmniej dwóch innych ministrów, ministra spraw wewnętrznych. Parlamentu Europejskiego chyba. Ale mówimy teraz o odpowiedzialności krajowej, tak? Mm-hmm. Bo... To kto pana zdaniem powinien zająć się tą sprawą, nie MSZ? MSZ to są stosunki na poziomie makrodyplomatycznym, natomiast wiem o tym, że interpelował ministra sprawiedliwości Jarosław Sellin w sprawach podobnych, nie dotyczących Unii Europejskiej, ale w sprawach orzeszeń polskich sądów rodzinnych kosztem matek, mówiąc w największym skrócie.
i nie doczekał się sensownej odpowiedzi, było bagatelizowanie problemu. Poza tym, no, jeśli ktoś panią ściga na terenie Polski, nie jest to wniosek o europejski nakaz tymczasowy, no to ścigają... Polska policja poszukuje panią Beatę, bo... No, ale to na podstawie decyzji... Nakazu, pewno. Tak naprawdę. Ale to pewno czy niepewno, no bo nie wiemy, czy pewno. Jeśli nie pewno, no to znaczy, że... No, ale skoro ona się boi tu na terenie Polski, minister, to znaczy, pani pozwoliła mi dokończyć, bo... Przepraszam. Króciutko i za chwileczkę wracamy. To nie jest tak, że państwo polskie jest bezradne. Jeśli policja ściga, policja podlega kontroli ministra spraw wewnętrznych. Czy policja powinna ścigać... To państwem w państwie policja. Polska policja do tego powinna nie ścigać panią Beatę Pokrzeptowicz. Zostańmy na moment. Przynajmniej namysł nad tym, nad taką praktyką ze strony polskich władz powinien mieć miejsce. Zostańmy, proszę państwa, europejski wniosek o europejski nakaz aresztowania skierowany jest do polskiego sądu. Mamy tutaj zupełnie inną wiedzę, że panią ściga policja na podstawie zwykłego listu gończego. Elżbieta Radziszewska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Mirosław Kraszewski są naszymi gośćmi. Za moment wrócimy do tego tematu. Co zrobić w przypadku pani Beaty Pokrzeptowicz-Meyer? Co zrobić w przypadku innych polskich rodziców, którzy przeżywają równie dramatyczną sytuację? Wracamy do rozmowy z panią minister Elżbietą Radziszewską, z panem posłem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim i z panem Mirosławem Kraszewskim, który od wielu lat nie ma kontaktu ze swoim 14-letnim synem Filipem. I pierwsze pytanie do pana. Pani minister mówiła tutaj o obustronnych spotkaniach między przedstawicielami polskich i niemieckich władz. Wiem, że pan był na takim spotkaniu niedawno z panem ministrem Sikorskim. Tak, to spotkanie zostało wymuszone przez Komisję Europejską, ponieważ wcześniej nie można było w żaden sposób nawiązać kontaktów ani z panem ministrem. Nie dostawałem żadnych odpowiedzi, wręcz przeciwnie. Zakłamane odpowiedzi, że nie ma żadnych przypadków dyskryminacji. Wszystkie przypadki, jeżeli były, zostały załatwione pozytywnie. Odpowiedzi z MSZ-u. Z MSZ-u przez pana Ryszarda Sznepfa jako pełnomocnika pana ministra Sikorskiego. Kiedy spotkałem się z panem ministrem Sikorskim, ponieważ chciałem znów głośno protestować przeciwko tego rodzaju praktykom na spotkaniu w Komisji Europejskiej w Berlinie, zaproponowano mi, że najpierw wyproszono mnie z tego spotkania, a później powiedziano, że mogę w tym spotkaniu wziąć udział pod warunkiem, że nie będę zabierał w ogóle głosu. Następnie zabroniono zabierania głosu w ogóle ludziom na tym całym spotkaniu, tylko wolno karteczki było pisać. Inne osoby również chciały spytać, jak to dalej jest. Zaprowadzono mnie do ministra Sikorskiego. Pan minister Sikorski był zupełnie zaskoczony, zdezorientowany, powiedział, jak to, przecież to jest niemożliwe, żeby dwa wyroki sądowe były zabraniające polskiego. A panowie... używania języka polskiego. Nauka w szkole. Bo są dwa takie wyroki sądowe. W trakcie spotkań z dzieckiem. On mówi, nie, nauki również. Nauki również. Pan mówi, jak to, przecież to jest niemożliwe. A dwa jego współpracownicy, głowę między kolana. Ja mówię, to pan nic o tym nie wie? Mówi, nie, ja nic o tym nie wiem. Jak to jest możliwe? Więc jeżeli pan minister Sikorski nie jest informowany przez swoich współpracowników o takich bezprawnych praktykach sądowych niemieckich, oczywiście nie może działać. Jeżeli pan Ryszard Sznepf i pan Ryszard Szklany piszą, że pan Kraszewski widuje swoje dziecko i rozmawia z nim po polsku i oszukuje w ten sposób najwyższe władze państwowe. Oni mieli taką informację? Nie wiem, bo gdyby pan Sznepf lub Szklany napisał, że pan Kraszewski widuje się ze swoim dzieckiem dnia tego i tego, dnia tego i tego, dnia tego i tego i rozmawia w obecności świadków, ale gdzie, kiedy się widywałem z dzieckiem, panie minister, tego nie napisał. To oczywiście są tutaj jakby zarzuty pod adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My oczywiście czekamy na przedstawicieli MSZ-u i chcielibyśmy z nimi na ten temat porozmawiać. Ale co można w tej sprawie, co pani minister mogłaby w tej sprawie zrobić w przypadku pani Beaty, w przypadku pana Mirosława, dlatego że no, sytuacja jest dramatyczna. Czy można coś w tej sprawie zrobić? Czy politycy polscy mogą coś w tej sprawie zrobić? Czy ten pomysł pana posła Ujazdowskiego, żeby przynajmniej powstrzymać działania policji polskiej, tak? Bo tak to rozumiem. No, ale to jest dobry wniosek, czy nie? Zobowiązaliśmy się prawem międzynarodowym do wykonywania pewnych czynności. Ale do czego zobowiązaliśmy się? No, jeżeli jest wyrok sądowy, jeżeli jest ten policyjny nakaz europejski. Ale nie ma tego. A nie wiemy tego. Ale nie, bo to by wpłynęło do sądu.
a nie do... Panie pośle, no dzisiaj nie mamy zbyt dużo wiedzy, a każdy przypadek jest indywidualny. Niemniej jednak pan redaktor mówił, że strona niemiecka przed dzisiejszym programem potwierdziła, że jest 10 takich przypadków dyskryminacji polskich rodzin. My wiemy, że do Parlamentu Europejskiego wpłynęło takich 200 wniosków dotyczących całej Europy. To znaczy, nawet te pojedyncze przypadki polskie powinny pozostawać jednak w centrum uwagi MSZ-u w tych kontaktach Polska-Niemcy. No każdy człowiek się liczy, nawet gdyby to był jeden przypadek. Dlatego, że proszę popatrzeć, w jakim nieszczęściu żyje to dziecko. Ono żyje w wiecznym strachu, ono z mamą ucieka, w jakim stresie żyje ta kobieta. I nawet gdyby nawet, tak jak pan Kraszewski, dziecka nie porwał, ale od 10 lat tęskni. Natomiast sądy niemieckie wydają absurdalne decyzje, że nie może widywać dziecka i nie może się spotykać i mówić przy braku zarzutów pod jego adresem. Przecież... Brak kooperacji z Jugendamtem. No tak, ale ja mówię, zakazano panu, nic panu nie zarzucając, czyli pan nie, był dobrym rodzicem. Zarzucano mi szkodliwość języka polskiego. No właśnie, więc takie przypadki, ale ponieważ my jesteśmy jednak w Zjednoczonej Europie, jednak okazuje się, że od iluś lat ten problem jest bardzo poważnym problemem, bo to przecież nie problem 2 miesięcy ostatnich, tak jak pani porwała swojego synka, tylko problem na przykład pana 10 lat. To znaczy, że nie ma innej możliwości. Ja myślę, że tę sprawę trzeba bardzo na całą Europę rozdmuchać i przymusić Niemcy i Jugendamty, niezależnie od tego, czy one podlegają landom, czy połowie landów, czy ćwierci landom, po prostu do tego, żeby jednak respektowały prawo międzynarodowe, które obowiązuje nawet struktury landowe. Kazimierz Michał Jazdowski. To jest droga, która oznacza uchylenie się od realnego rozwiązania tego problemu, bo na poziomie europejskim to można ocenić, czy ci, którzy skarżą, mają rację, bo istota rzeczy polega na tym, że ci, którzy skarżą, twierdzą, że są to praktyki bliskie praktykom nacjonalistycznym, tak? Że instytucje formalnie państwa prawa wydają orzeczenia kosztem cudzoziemców, tak, w przypadku małżeństw mieszanych. To jest istota tej skargi i to powinno być ocenione na poziomie europejskim. No także minister spraw zagranicznych powinien jasno powiedzieć, czy uważa je za zasadne, czy też uważa je za niezasadne. Kwestia prawa do używania języka w Niemczech, do używania języka polskiego jest stara jak świat i niezałatwiona. Właśnie na szczeblu... A kto powinien to załatwić? No, to jest decyzja na poziomie premierowskim i to premier powinien postawić premierowskim tę sprawę? I MSZ-owskim. Niektórzy premierzy stawiali. No ostatnio żyjemy w... Którzy stawiali? Być może nawet formalnie wszyscy stawiali, natomiast od jakiegoś czasu istnieje wobec Niemiec polityka unikania przykrych i trudnych i kontrowersyjnych spraw. I to prowadzi do takiego efektu, że rzeczy stare i niezałatwione spoczywają od kilkunastu lat. Chyba jest rzeczą oczywistą, że Polska może być dla Niemiec przykładem, jeśli chodzi o tolerancję na tle narodowościowym. Mamy nawet preferencje w prawie wyborczym. Natomiast w tej sprawie, no to powinniśmy wiedzieć, czy tu jest europejski nakaz tymczasowego aresztowania, bo jeśli nie, no to ona wymaga przynajmniej odpowiedzi ze strony pana ministra Schetyny, czy policja działa w takich sprawach za jego wiedzą i za jego zgodą. Tak? To jest pytanie do pana wicepremiera, tak, pani minister jest. I pan Ale Mirosław ja myślę, Kraszewski. Że jeszcze jedna rzecz, i tu mi pewno pan przyzna rację, która kładzie się cieniem od wielu lat, nasz traktat polsko-niemiecki. Absolutnie. Którym strona niemiecka zobowiązała się, bo my nie jesteśmy od 1939 roku, Hitler zlikwidował mniejszość polską formalnie, ale strona niemiecka zobowiązała się, że naszych ci, którzy są mniejszością tą polską w Niemczech, mimo że nie mają formalnie statusu mniejszości, będą tak traktowani jak Niemcy w Polsce, mniejszość niemiecka. I ta sprawa od wielu lat niestety nie jest też załatwiona i stąd właśnie też wynikają takie sprawy, które są, nawet jeśli ich będzie 1, 5 albo 10, to jednak jest to jawna dyskryminacja. Ja myślę, że o tym też pytanie, warto rozmawiać. I ostatnie pytanie do pana Mirosława Kraszewskiego. Panie Mirosławie, ja mam rozwiązanie. Czy pan ma nadzieję, jak... Ja mam rozwiązanie. Jakie rozwiązanie? Podaję tutaj przykład pana ministra Steinmeiera. Kiedy został posądzony o zgwałcenie 12-letniej czy też 13-letniej dziewczynki, niemiecki 16-letni chłopak w Turcji i siedziałby w Turcji prawdopodobnie 25 lat. Pan minister Steinmeier pojechał do niego, nie nazwał go kryminalistą, tak jak się nazywa tutaj w niektórych gazetach i panią Pokrzeptowicz-Majer.
Tak, kiedy pan minister Sikorski również w cztery oczy w rozmowie ze mną powiedział, że takich kryminalnych praktyk nie będzie tolerował i że nie wszystkim można pomóc. Natomiast pan minister Steinmeier pomaga wszystkim. Czyli pan oczekuje na pomoc ze strony ministra. Pan minister Steinmeier pojechał do Turcji, wyciągnął chłopaka z więzienia i przywiózł do Niemiec. Prostu różnica polega na tym, że tam państwo działa, a u nas działa na 3+. Bardzo państwu dziękuję. Ta sprawa, to nie koniec tej sprawy, będziemy o tym mówić także jutro. Mam nadzieję, że pani Pokrzeptowicz nie będzie musiała się ukrywać. I pan Mirosław, który jest w podobnej sytuacji, jednak mieli szansę na kontakt z dzieckiem. Ja muszę to jeszcze wielki zarząd zrobić. Nie możemy już. Będziemy o tej sprawie mówić. Nie kończymy dzisiaj. Będziemy o tym mówić jutro i w kolejne dni. Bardzo dziękuję. Pani minister Elżbieta Radziszewska, poseł Kazimierz Michał Jazdowski i pan Mirosław Kraszewski byli naszymi gośćmi. Dziękuję. To wszystko w naszym programie. Za moment Szkło Kontaktowe. Zapraszam w imieniu Grzegorza Miecługowa i Tomasza Jachimka. Dziękuję. Do zobaczenia. Do jutra. Dobranoc.